Jeśli czujesz się niezmotywowany, to absolutnie na nic to nie wpłynie. Czołem orły, witajcie w nowym uniwerku ogarnięcia, w którym chcę trochę powiedzieć o ulubionym słowie każdej osoby, której się nie chce czegoś robić i sądzi, że jak będzie googlować, jak to zrobić, to prawie jakby już się tym zajmowała. Z motywacją jest ten problem, że wbrew pozorom to jest psychologiczne słowo, to jest psychologiczny termin. Między innymi oznacza on na przykład przede wszystkim nasz powód, dla którego w ogóle zajmujemy się jakąś aktywnością, dlaczego w ogóle podjęliśmy jakieś działania. Ale motywacja tak rozumiana raczej opiera się o takie nasze długofalowe poczucie, czy wiemy co robimy, jaki jest sens naszych starań. Jeśli akurat złapał nas za nogi, super mocno ciągnie w dół, jakiś po prostu dramatyczny niechciej, liczenie na motywację może być trochę tricky. Liczenie na motywację, czy od niej będzie zależało to, czy ja napiszę magistra, czy nie, czy obronię inżyniera, czy nie, czy zrobię coś do pracy, bo szef mi kazał, czy nie, jest trochę jak liczenie na to, że okej, moja przyszłość zawodowa będzie bezpieczna, pod warunkiem, że każdego ranka będzie ładna pogoda, wiatr będzie wiał ze wschodu, a kiedy ja niedbałym gestem włączę moją wieżyczkę, która gdzieś tam stoi za mną, to akurat będzie szła w radiu moja ulubiona piosenka zespołu Queen. Co więcej, nie będzie szła, będzie się akurat zaczynała, ale nie w tym momencie, którego nie lubię, tylko w tym, który już mi odpowiada. Jest to bardzo dużo zmiennych, które zupełnie nie leżą w naszej sferze kontroli. I człowiek tak trochę ma z motywacją. Ja regularnie nie chcę czegoś robić. Nawet jak kochałem moje studia, to regularnie po prostu podchodziłem do nich jak taki ślimak, oparty po prostu o to biurko i tak, panie profesorze, czy mogę nie? No co pan profesor mówił, panie Andrzeju, ale jednak sugerowałbym tak. I musiałem się do tego zbierać. I czy ja próbowałem się zmotywować? Dzięki Bogu studiowałem psychologię, więc nie. O wiele lepszą metodą, najlepszym sposobem na motywację jest używanie jej tylko po to, żeby budować w sobie dyscyplinę, moi drodzy. Żeby wam to dobrze wyjaśnić, będę potrzebował pomocy Alana Wattsa, jednego z moich ulubionych myślicieli, fantastycznej osoby, którą możecie kojarzyć albo z jakiegoś powodu szalenie popularnych na YouTubie wykładów, albo nie mniej doskonałych książek. Alan Watts miał kiedyś przyjemność zauważyć, że jeśli człowiek wsłuchuje się z całej siły w jeden instrument, w bęben, w głos wokalisty, to ta osoba nie słucha muzyki. Ta osoba się wsłuchuje w te instrumenty. Bardzo podobnie sytuacja wygląda ze szczęściem. Jak my próbujemy w naszym życiu rozpoznać, czy jakby ja na pewno dobrze wszystko tutaj gra, i czy dobrze wszystko tutaj gra, i czy dobrze wszystko tutaj gra, ale czy na pewno to mi sprawia radość? Jak tak strasznie się skupiamy na takich małych pierdołach, człowiek nie jest szczęśliwy. Sam sabotuje to szczęście w kółko zastanawiając się nad tym, czy akurat wszystko gra. I dokładnie tak samo jest moi drodzy, z motywacją. Jeśli człowiek co chwilę zadaje sobie pytanie, czy mi się chce coś robić, czy ja się jakoś, nie wiem, odnajduję, albo Bóg wie jak realizuję w każdej konkretnej czynności, którą mam się zająć, jasne, że tak nie będzie. Ja generalnie lubię spędzać czas w kuchni, słucham sobie wtedy podcastów, zmywam naczynia, ale jakbym ja zaczął tak naprawdę poważnie siebie pytać, czy ja akurat czuję się zmotywowany, by pozmywać te naczynia, przysięgam wam, tam stoi PlayStation, odpowiedź zawsze będzie brzmiała nie. Dlatego wiele lepszym pomysłem jest nie kłócenie się z tym, że mamy coś do zrobienia, właśnie dyscyplina. I tu chcę przejść do tej głównej porady, tego najlepszego sposobu na motywację, który obiecałem wam w tytule. Moi drodzy, tym najlepszym sposobem jest nie kłócenie się ze swoimi wcześniejszymi zamiarami. Ja nazywam to tak krótko i zbiorczo, jednozdaniowo, nie kłóć się z kalendarzem. Po prostu nie warto. Bardzo, w mojej opinii, ważną rzeczą w życiu jest zaufanie sobie. To brzmi tak mega górnolotnie i generalnie zaraz jakieś gołąbki zaczną nade mną latać, bo osiągnąłem jakiś wyższy poziom hipisostwa, ale jeśli człowiek ufa w to, że wpisał coś w kalendarz nie bez powodu, to nie było bzdurne, tylko ja naprawdę czułem, że to jest ważne. Ja staram się ufać, tak trochę mówiąc słownictwem z seriali, Andrzejowi z wczoraj. Jeśli Andrzej z wczoraj podjął decyzję, że ta rzecz w kalendarzu ma sens, ja po coś tam się znalazła, Andrzej z dzisiaj ma troszeczkę obowiązek być miły dla Andrzeja z wczoraj, bo Andrzej z jutra jakby tak samo będzie traktował mnie teraz, jak do was nagrywam. Jeśli macie problem ze zmotywowaniem się do czegokolwiek, jeśli macie problem z robieniem rzeczy, ze skupianiem się na jakimś odrabianiu prac domowych, uczeniu się, w kółko wam się nie chce, w sumie to byście odmalowali sufit jakąś farbą, która wam potem nie spadnie na głowę, ale w sumie bardzo byście się cieszyli, gdyby spadła, bo potem jeszcze raz moglibyście odmalować sufit. Bum, nadal się nie muszę uczyć. Jeśli macie problemy tego sortu, skupianie się na motywacji to jest nadal tak naprawdę rozgrzebywanie tego samego problemu. To jest dolewanie
to jest próba ugaszenia ognia benzyną, bo wasz problem płynie z tego, że aż za bardzo kwestionujecie, czy wam się chce, macie problem z taką relacją waszych potrzeb akurat do tego, co sobie obiecaliście i waszym pomysłem na załatwianie tego jest jeszcze bardziej pytanie, czy na pewno, czy ja się zmotywowałem, by to robić. Moi drodzy, mój pomysł na rozwiązanie, on nie jest łatwy, on przede wszystkim nie jest instant. Moja teraz, to co do was mówię, to nie jest porada, którą zalejecie wrzątkiem, zamieszacie i macie ramen. To jest raczej porada taka jak prawdziwy ramen, czyli trzeba go porobić parę godzin, ale z kolei potem wow i znajomi was kochają i nawet na Instagrama fotka wleci. Bardzo kluczowe jest to, że jak już macie te problemy z motywacją, próbować je rozwiązać dyscypliną, a nie motywacją. Motywacja ma to do siebie, że ona zawsze ma problemy sama ze sobą. Podstawowa rada wobec tego dla was, moi drodzy, nie kłóćcie się z kalendarzem. Trenujcie w sobie tą taką dyscyplinę, po prostu. Jak mówi popularne powiedzenie jakby w otoczeniu amerykańskiej armii, chcesz być twardszy, to po prostu bądź twardszy. I trochę to wygląda w takiej zwykłej codzienności. Jak człowiek ma w sobie tą taką codzienną siłę nie kłócenia się z kalendarzem, mam tam wpisane potrenuj, whatever, no dobra, no to potrenuję, z jakiegoś powodu to wpisałem, nie będę dzień w dzień zadawał sobie pytań, czy to jest aż takie bezcenne i czy jakieś na mnie spłyną takie tęcze z nieba, jak potrenuję, tylko po prostu mam to w kalendarzu, zrobię to. To jest szok, jak potem wyglądają efekty różnych, nawet najmniejszych decyzji w długofalowej perspektywie. I na sam koniec, bo czemu by nie, porada z jednego z moich ukochanych seriali, mianowicie Bojacka Horsemana produkcji Netflixa. Moi drodzy, z problemem z dyscypliną, największym problemem, żeby sobie raz na zawsze poradzić z tym, że mi się nie chce, jest bardzo się zdyscyplinować. I na czym polega cała sztuczka? Z dyscypliną jest, moi drodzy, tak, i tu się zaczyna cytowanie Bojacka, że ona każdego dnia staje się coraz łatwiejsza. Trudna część tej układanki polega na tym, by stosować się do niej każdego dnia. Bum! I to był dla was nowy odcinek Uniwerku Ogarnięcia, moi drodzy. Jeśli się wam podobał, będę super wdzięczny za łapki w górę i subskrypcje. Dzięki nim wiem, że interesują was te tematy i mogę dalej rozwijać ten mój nerdowy kanał o tym, jak robić skutecznie różne codzienne ogarnięcia. Co więcej, jest od niedawna taka opcja na YouTubie, że możecie być sponsorem mojego kanału. Ja do tego klasycznie już nie namawiam, ale jak klikniecie w ten niebieski guzik na dole, zobaczycie, co oferuję w zamian, jak wyglądają zasady tej zabawy. Jeśli poświęcicie mi chwilkę uwagi, ja już będę wdzięczny za to. Jaką decyzję podejmiecie później, to jest już 100% w waszej gestii. Co więcej, poprzedni odcinek był poświęcony temu, jak się uczyć szalenie nudnych rzeczy. I ja w nim powiedziałem to, co miałem powiedzieć, ale w komentarzach naprawdę się pojawiła druga, nie mniej wartościowa, dosłownie ekwiwalentna temu, co ja powiedziałem, część materiału, wasze wypowiedzi. Oto będą teraz najciekawsze z nich. Jeśli chodzi o wasze super turbo ogarnięcia spod ostatniego odcinku Uniwerku Ogarnięcia, pierwszy komentarz, który zwrócił moją uwagę, to Mrs. Vanity. Zwróciła ona uwagę na to, że zrobiła fiszki i choć nie skorzystała z nich, to sam fakt robienia tych fiszek zmusił ją wcześniej do przeczytania wszystkich wykładów, do przetworzenia tej wiedzy w swojej głowie, co już jest wartością samą w sobie. Przy okazji ma strasznie fajny kubeczek przy nicknamie, co jest jedną z rzeczy, które dostają sponsorzy na moim kanale. Drugi komentarz to jest Kingła. Lubi to, że może potem pomóc innym. Lubi to, że może odpowiedzieć innym ludziom, czy się uczyłaś? Tak. Jest to fantastyczna motywacja wewnętrzna, móc mieć takie wewnętrzne poczucie, że ja już umiem, ewentualnie mogę być osobą pomocną. Jeśli jesteście jeden na jednego, twarzą w twarz, super nudnym materiałem, bardzo możliwe, że to was uratuje. Trzeci komentarz, który zwrócił moją uwagę, to Ola. Z muzyką w tle, którą słuchamy, jest ciekawiej, tylko niektórych może rozpraszać. I to jest zarazem bardzo fajna uwaga, fajny pomysł, żeby słuchać muzyki, kiedy się uczymy, ale zarazem no właśnie, to jest też pułapka z wielu powodów. Po pierwsze, muzyka może rozpraszać. Po drugie, możemy tak sobie spiąć w głowie to, czego się uczymy z muzyką, przy której się tego uczyliśmy, że potem bez tej muzyki będzie nam ciężko wiedzę odtworzyć na egzaminie, więc moi drodzy, dosyć czujnie doradzam tego stosować. Bardzo wam dziękuję jak zwykle i za wasze udzielanie się pod tym filmem. Komentarzy był ogrom, sami na nie głosowaliście, dzięki czemu też było mi bardzo łatwo przeglądać tę listę. Fantastycznie to wszystko wyszło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i na razie, cześć i czołem.